Witam wszystkich. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, dlaczego jest najwięcej hejtu jest właśnie w internecie. Według mnie dlatego, że internet jest anonimowy i to zazwyczaj hejt pochodzi od ludzi, którzy nie mają zdjęcia, tak zwane fejkowe profile. Najwięcej mają to słowo do powiedzenia. Według mnie, jeżeli to nie jest konstruktywna krytyka, to nie ma w ogóle co jej brać pod uwagę. Jeżeli ktoś cię wyzywa, obraża od H na K i inne jeszcze obraźliwe słowa, no to według mnie taką osobę warto lać, bo taka osoba nie miała nic ciekawego do powiedzenia i tylko władowuje na tobie swoje frustracje. W ten sposób pokazuje swoje braki, czyli jesteś dla niego, czy dla tej osoby, takim odbiciem lustrzanym, takim lustrem po prostu, i według mnie nie warto się tym przejmować. Poza tym, z tego co wiem, to chyba mało jest spraw zgłaszanych odnośnie cyberprzemocy. Ale jeżeli ty zarabiasz przez internet, tak jak ja, to musisz się liczyć z tym właśnie, że w internecie będzie najwięcej hejtu, jeszcze więcej niż w życiu realnym, dlatego że ja, powiem wam szczerze, w życiu nie dostałam jakiegoś hejtu wprost. Może od jednej osoby. Ale tak, że mi powiedziała to prosto w oczy, to nie. Zazwyczaj to było albo za plecami, albo przez pośredników, albo właśnie na pocztę, na maila ktoś pisał, albo pod burzą moich znajomych przeciwko mnie, takie różne chore manipulacje, tylko po to, żeby poprawić swoje samopoczucie i żeby po prostu leczyć swoje kompleksy moją osobą. Także najwięcej właśnie według mnie jest hejtu w internecie. Jeżeli chcesz zadać przez internet, to musisz się na to uodpornić, nie przejmować się tym, robić cały czas swoje. A z drugiej strony, jeżeli jest hejt, to znaczy, że to, co robisz, jest zauważalne i że ktoś ma ból dupy, że kogoś po prostu dotyka to, co ty robisz, na przykład jeżeli chodzi o zarobki. I dla mnie to jest śmieszne, że taka osoba zamiast wziąć się za swoje życie, to po prostu traci swój cenny czas na to, żeby hejtować inne osoby, żeby uprzykrzać im życie, traci czas na to, żeby pisać do tej osoby na maila, jeszcze na jej YouTube'a, na przykład na jej bloga i po prostu traci swój cenny czas. Według mnie czas jest cenny. To jest dla mnie chore i jednocześnie śmieszne. Dlatego nie pozostało nic innego, jak się z tego śmiać. I po prostu oczywiście, jeżeli to się dzieje na Facebooku, na poczcie i tak dalej, to nie odpisywać i od razu dać bana, czyli zablokować w ogóle bez dyskusji. Dobra, to było na tyle. Jeżeli się ten filmik podobał, to zostaw serduszko. Będę wdzięczna. Trzymajcie się. Cześć.